Kontestacja. Startujemy kontestację. Witam, Kamil Cebulski z tej strony. Mamy, który? 23 października 2013 roku, 19:31, czyli sam raz, żeby no, spotkać się z jakimś przedsiębiorcą, a w tym tygodniu nawet z przedsiębiorzycą. Cześć, Beatko. Dzień dobry, dobry wieczór. Beata Suchodolska, przedsiębiorzycą. Jak to brzmi? Może tak. Przedsiębiorczynią? Przedsiębiorzyca to tak bardziej do wampira i do wysysania krwi pracowników. To tak, wiesz, tak chyba bardziej kapitalistycznie brzmi. Ja jestem wegetarianką. Okej. Okay. Nie zatrudniasz pracowników, znaczy się, tak? Nie, nie żywię się krwią. A pracowników masz? Nie. No może dlatego też, nie? Może. Może coś w tym ciekawe jest. Ciekawe podejście. Właśnie tak sobie przed audycją zastanawiałem się, dlaczego żona położyła mi przed komputerem szklankę z paluszkami. I tak się zastanawiam, dlaczego ktoś nie wymyślił paluszków, które jak się je, to nie chrupią. To można by jeść tak w międzyczasie, nie? A tak to tak trochę no to może, nie. Może nowy pomysł na biznes tak, dla osób prowadzących audycje radiowe, paluszki, które nie chrupią. Tak, a ostatnio moją pasją jest, jak jestem w jakimś większym sklepie, to sprawdzanie myszek, bo, że tak powiem, szukam myszki, która nie robi tak klik-klik. O. To dotykowa. No jakaś taka, nie wiem jaka, ale podczas audycji tak czasami trzeba klikać i to potem chyba źle słychać, tak, nie? Jeżeli za blisko mikrofonu. No ale nieważne, bo dzisiaj nie o myszkach, nie o paluszkach, tylko o przedsiębiorzycy Beatce, z którą się znamy już ładnych trochę lat i w zasadzie Beatka byłaś moją pierwszą klientką, jeżeli chodzi o organizację takich wyjazdów różnych ekstremalnych. My byliśmy w międzyczasie już na przykład na Oktoberfeście, byliśmy w Las Vegas, byliśmy na nartach, byliśmy na żaglówkach, na kajakach i tak dalej, i tak dalej. A pierwszym naszym eventem to był taki skok z bungee i między innymi Beatka się do nas zapisała. Pamiętasz to tak dawno było, czy nie pamiętasz? Pamiętam, nie pamiętam ile dokładnie lat, nie wiem, 3 co najmniej, albo 4. Pamiętam, że to było piękną jesienią, podobno i do tej teraz. Po drodze zbieraliśmy grzyby. Najpierw tak się zmęczyliśmy spacerem po lesie kampinowskim, że niektórym już było wszystko jedno i z tego bungee po prostu skakali. No a ja niestety nie. Nie tak szybko. Nie tak szybko, ale się udało, tak? Tak, udało się, bo zmieniła się perspektywa. Jeśli stałam na dole i widziałam materac, który był prawie tak głęboki czy wysoki jak ja, jak mój wzrost, a z góry on wyglądał bez mała jak znaczek pocztowy, to sobie pomyślałam, kurczę, ja mam w ten znaczek pocztowy trafić? No nie. I było dlatego tak trudno. Poza tym myślałam, jak będę wyglądać z dołu i co się stanie, jak mnie ta guma do góry pociągnie, a okazało się, że moje obawy były zupełnie bezpodstawne. I w rzeczywistości skok na bungee przebiegał zupełnie inaczej, niż ja go sobie wyobraziłam. Myślę, że w życiu wiele analogii możemy do tego znaleźć, że się czegoś spodziewamy, że będzie tak, a okazuje się zupełnie inaczej i nawet lepiej niż dokładnie. W naszych wyobrażeniach. Dokładnie. No to tak po trochę cię przedstawiłem, no ale tak naprawdę jeszcze nie wiemy, czym się zajmujesz, więc może trochę się poreklamuj. Co tam słychać i co robisz, powiedz. Ostatnimi czasy jest to dla mnie najbardziej kłopotliwe pytanie i odpowiadam po prostu żyję. O. Dlaczego? Dlatego, że jestem na swego rodzaju rozdrożu życiowym. To znaczy, całkiem niedawno odkryłam, że jedną z najważniejszych dla mnie rzeczy jest zdrowie. I ponieważ żyję i mieszkam w Warszawie już 19 rok, w związku z tym jest to jedno z chyba gorszych miast, jeśli chodzi o zdrowe życie. I podjęłam decyzję o wyprowadzce na moją rodzinną wioskę, z której przed 19 laty uciekałam do Warszawy. No, czyli wyprowadzę się w okrągłe 20-lecie. Mała dziewczynka chciała do wielkiego świata, tak? Tak, naoglądała się Niewolnicy Izaury, naoglądała się Dynastii, chciało jej się wielkiego światu. I rzeczywiście przez te 19 lat trochę wielkiego światu zażyłam. Bywałam w kilku miejscach na świecie, co prawda nie mogę się pochwalić, tak jak Sławek Muturi, że byłam we wszystkich krajach świata, ale przykład Sławka jest inspirujący, kto wie, może jeszcze to zrobię.
Natomiast rzeczywiście pochodzę z miejscowości, gdzie aktualnie są 4 zamieszkałe domy, to znaczy to jest część miejscowości, tak zwany przysiółek albo kolonia, różnie się to nazywa. I aktualnie żyję z marketingu sieciowego, pieniędzy, które zarabiam i wypracowałam w marketingu sieciowym. Też prowadzę konsultacje czy warsztaty, coachingi uczące wolności finansowej albo raczej zagadnień związanych z wolnością finansową czy z pieniędzmi oraz pomagam ludziom być zdrowymi. Czyli pracujesz, masz grupę w jakimś MLM-ie zdrowotnym. Tak, aczkolwiek ja to rozumiem dużo szerzej i koncentruję się też na zmianie w ogóle całego podejścia do życia. Dużo nauki w sensie wprowadzenia tego w życie, no i do życia tak jeszcze od tej chwili co najmniej 100 lat, a za chwilę będę miała 40. Dokładnie. Jak to się mówi, ciągle się uczymy, a i tak głupi umrzemy, tak? No ale słuchaj, jesteś jedną z niewielu osób, które znam, o których można powiedzieć, że no, z tych firm MLM-owych no, pracują tam i wyciągają takie pieniądze, które pozwalają no, na utrzymanie się. No bo no, nie oszukujmy się, udaje się to jednej na 500 może osób, jednej na 1000, które startują w takim biznesie. Zgodzisz się z tym, czy się nie zgodzisz? No myślę, że tak. Tak samo jak jednej na 1000 czy jednej na 500 udaje się być prezesem dużej korporacji. Ale sama idea wolności finansowej, o której też wspomniałam, polega na tym, że tak naprawdę kluczowe jest to, ile się wydaje i to, o czym też mówi Sławek Muturi, czyli żyć poniżej swoich możliwości. Ja musiałam się w pewnym momencie tego nauczyć dzięki błędom, które popełniłam wcześniej i zaufaniu, które miałam do osób. W związku z tym kwestia jest, na jakim poziomie decydujemy się żyć i co decydujemy w życiu robić. Także... No to o tym za chwilę porozmawiamy. Czyli co, tak. Matko, po kolei. Jesteś sobie małą, skromną dziewczynką z końca świata. I tak. Co, na studia do Warszawy? Tak, na studia do Warszawy, przy czym nie dostałam się na tą uczelnię, na którą chciałam. A na którą chciałaś? Chciałam się dostać na SGH, bo to wydawała mi się wtedy najlepsza uczelnia w ogóle chyba w Polsce, a zwłaszcza dla mnie, takiej osoby z małej wioski. Natomiast miałam wtedy ułożony plan, że ponieważ było nas czworo rodzeństwa, no to dostanę akademik, dostanę stypendium socjalne, no i będę mogła sobie normalnie dziennie studiować. No i mój plan się nie powiódł, bo zabrakło mi kilku punktów. To dla mnie dziewczyny, która skończyła ogólnie ze średnią 5-16, było sporym szokiem. Ja, byłaś kujonem? Byłam kujonem, tak. Ale jaja. Tak, czerwone paski, średnie ponad 5, to byłam ja. Frekwencja w szkole powyżej 100%, bo nawet jak szkołę zamknęli, to ja musiałam pójść i się przekonać w podstawówce, która na pewno jest zamknięta, jak były zimy stulecia czy tysiąclecia. Naprawdę? I co? I zawsze się zgłaszałaś do odpowiedzi, do prac domowych i nie chodziłaś na imprezy, tylko się uczyłaś? No nie zawsze, bo jeśli mówimy o podstawówce, to moi rodzice mieszkają na wsi, są czy byli raczej rolnikami, w związku z tym tak naprawdę szkoła była dodatkiem do ciężkiej pracy w gospodarstwie. Aha, no to w ten sposób, wybroniłaś się troszeczkę. Dzięki. No, że jednak jesteś kobietą pracującą, tak? No dobra, ale tak. Ale co, jedziesz do Warszawy, nie dostajesz się na SGH i co, i gdzie poszłaś studiować? Właściwie było mi wszystko jedno, gdzie będę studiować, bo podstawowym kryterium było to, żebym została w Warszawie, bo bałam się tego, że jeśli wrócę do rodzinnej wioski, no to tak naprawdę już nigdy się stamtąd nie wyrwę. Ponieważ ze wszystkiego byłam dobra, no to wybrałam matematykę i studiowałam wieczorowo matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Wieczorowo dlatego, że musiałam pracować, żeby się w Warszawie samodzielnie utrzymać. No ale po matematyce to raczej nie płacą tyle, żeby się dało utrzymać. Ja myślę tak, większość osób, z którymi mam do czynienia, i tak potem nie pracuje w zawodzie. Poza tym, poza może kilkoma kierunkami, zwykle na studiach uczymy się historii, ktoś kiedyś powiedział. To znaczy, jak kończymy studia, to czego się nauczyliśmy, jest już historią. W związku z tym myślę sobie, że owszem, są specjalności typu lekarz, chirurg, czy może ortodonta, albo inne, czy dentysta, bądź teraz nawet techniczne kierunki, gdzie wypada mieć jakieś podstawy, natomiast w wielu przypadkach chodzi o wyrobienie pewnej postawy i pewnych nawyków, plus
nawiązanie pewnych relacji, przyjaźni, znajomości z pewnymi osobami i z moich obserwacji większość ludzi potem bazuje podczas całego swojego życia i buduje swoją karierę, czy zawodową, czy biznesową. A tobie te znajomości ze studiów coś dały? Jakiś biznes robisz teraz z tymi ludźmi albo coś? Nie, czasami pożyczam pieniądze. Od nich? Tak. Z kilkoma osobami utrzymuję relacje, z jedną osobą się przyjaźnię właśnie od lat. Natomiast rzeczywiście to jest pewien taki kapitał, który w życiu zawsze procentuje, czy zawsze może się przydać. I nie mam tu na myśli tylko pożyczek, dlatego że też nasze relacje były stosunkowo rzadkie, dlatego że spotykaliśmy się co tydzień, w piątek i w sobotę, a w tygodniu wszyscy z nas pracowaliśmy, albo większość zdecydowana. W związku z tym nie było czasu na imprezy, nie było czasu na wychodzenie na piwo, tak jak na Asbiro. Więc to, czego najbardziej jakby zazdrościłam osobom, które studiowały na studiach dziennych, to po prostu studenckie życie, którego ja nie miałam. Oj tam, przereklamowane. Być może. No bo co to za studenckie życie, no z idiotami całe życie, nie? Bez sensu. Poza tym, wracając jeszcze do studiów i konkretnie do matematyki, zauważyłam taką prawidłowość, że jeśli mówię, że studiowałam matematykę, no a jestem kobietą, to większość wtedy osób mówi, a matematykę, i sobie myśli, no tato musi być nieźle mądra. Więc to jest jeden z łatwiejszych sposobów na zrobienie na kimś wrażenia. Już nie mówię, czy dobrego, czy złego. Czyli w każdym razie wrażenia. Gdybym ci kazał teraz liczyć całkę, to byś potrafiła. Z użyciem komputera myślę tak. No tak, sprawdzić na goglach, jak to się robi, nie? I szybko sobie przypomnieć. Nie, ja po prostu już na trzecim roku, kiedy przeczytałam książkę Roberta Kiyosaki, wiedziałam, że nikt nigdy w życiu nie będzie mnie pytał o świadectwo szkolne czy o mój tytuł magistra. W związku z tym zaczęłam się już koncentrować na innych rzeczach. Miałam niezdanych 5 egzaminów, z tego jeden komis. I komis dawałam 2 razy, po czym pracę magisterską broniłam 3 razy, bo za pierwszym razem komisja chciała mi dać więcej szans i tej obrony nie wpisała do indeksu. W związku z tym mam wykształcenie prezydenckie. No i bardzo dobrze. No ale już sama powiedziałaś, że na trzecim roku przeczytałaś trochę mądrych książek. No i właśnie, jak to się stało, że w ogóle po nie sięgnęłaś? No bo to lata 90., dziki, drapieżny kapitalizm w zasadzie, którego my nie znamy, to już są czasy szczenek bodajże, tak? Czy już minęły, tak? Nagle ta gospodarka się rozwija i co, już wtedy wiedziałaś, że gdzieś tam skończysz, no prowadząc własną firmę, czy jednak miałaś takie ambicje skończyć te studia i znaleźć robotę? Więc było trochę skomplikowane pytanie, albo raczej odpowiedź. Było tak, że ponieważ pracowałam, to i też szkoliłam się, czy byłam otwarta na nowe możliwości, to podczas studiów, zaczynając od tego, że pracowałam najpierw jako magazynier zaopatrzeniowiec spółdzielni mieszkaniowej, która miała około 5000 mieszkań, czyli takie małe miasteczko, potem awansowałam albo nie awansowałam, byłam kasjerką w tej samej spółdzielni i to były też początki ubezpieczeń. I wtedy koleżanka jeszcze z czasów ogólniaka zaproponowała mi najpierw spotkanie, ubezpieczenie się, a potem pracę czy też współpracę z firmą ubezpieczeniową. I zaczęłam pracę w ubezpieczeniach i ponieważ w tej normalnej, etatowej pracy 2 razy w tygodniu pracowałam godziny 10:30, notorycznie się spóźniałam, byłam na 11:00, to jednego dnia przed 11:00 udało mi się zarobić więcej niż przez cały miesiąc. No bo podpisałaś umowę, tak? Tak, podpisałam taką umowę, która dawała mi taką prowizję, że przekraczało to albo było porównywalne z moją miesięczną pensją. Wtedy zaczęłam się zastanawiać, że właściwie po co mi ta normalna praca, skoro ja mogę pracować inaczej. I to był 96 rok, kiedy zaczęłam pracę w ubezpieczeniach, czyli mając 21 lat, będąc zabitej dechami prowincji tutaj w Warszawie, zaczynałam pracę. I wtedy miałam własną działalność gospodarczą i trafiłam na osobę, która mnie prowadziła w tej pracy, była takim moim mentorem, która miała doktorat z medycyny w wieku 26 lat zrobiony, czy 8, więc bardzo młodo. I ten człowiek bardzo dużo też czytał i on zainspirował mnie do czytania tych książek biznesowych, bo ja czytałam zawsze. Jeszcze w ogólniaku prenumerowałam taką gazetę.
Słucham? Byłaś kujonką, no to w końcu. No byłam kujonką, tak. Wtedy jeszcze nie nosiłam okularów, teraz noszę, chociaż nie kuję. W każdym razie już w Ogólniaku prenumerowałam taką gazetę, to był chyba tygodnik, którego wydawcą byli Szwedzi, albo ze Szwecji to do nas przyszło i ta gazeta nazywała się Cash. Okej, okay, gotóweczka. Czyli pieniądze. I rzeczywiście dużo czytałam i ta osoba podsyłała mi różne pozycje do przeczytania, po czym zmieniłam pracę, już wtedy byłam na etacie, bo to były czasy reformy emerytalnej i wtedy mój ówczesny szef podarował mi w prezencie albo powiedział mi o tym, że jest coś takiego jak Kiyosaki i taka książka i chyba nawet wtedy ja te książki dla nas wspólnie zamówiłam, czyli przeczytałam je w 98 albo na początku 99 roku już. No to całkiem sympatycznie i co? I bo się dużo związałaś z Robertem Kiyosakim i tak dalej, więc i co, jak dalej to wyglądało? Jak dalej to wyglądało? Pracowałam na etacie w firmie ubezpieczeniowej, byłam najpierw unit managerem, potem mieliśmy znowu własne działalności, czyli prowadziłam działalność i świadczyłam usługi dla tej firmy. I potem przyszła propozycja marketingu sieciowego z jednej strony, a z drugiej strony już byłam po lekturze książek Roberta i wiedziałam, że dalej nie mogłabym sprzedawać ubezpieczeń. Powiem tak, no za dużo już wiedziałam, a ponieważ miałam w domu lustra, więc nie chciałam dalej robić tego, co robiłam wcześniej. A co to takie straszne te ubezpieczenia były? Myślę, że niekoniecznie właściwy jest czas przeszły, bo to nadal myślę, że funkcjonuje. W samych ubezpieczeniach nie ma nic złego, wręcz są wskazane. Natomiast model, jaki funkcjonuje na rynku w większości przypadków jest taki, że są to ubezpieczenia albo na życie i do życia, albo z funduszem inwestycyjnym, czyli tak naprawdę niewielka część składki idzie na tak zwaną ochronę ubezpieczeniową, czyli na to, żeby w przypadku wejścia zdarzenia ubezpieczeniowego, śmierci czy wypadku wypłacić osobom uposażonym, czyli zwykle bliskim osobom sumę ubezpieczenia, tylko inwestować w cudzysłowie te pieniądze, a tak naprawdę daje to też możliwość uzyskiwania przez ubezpieczyciela, czyli firmę ubezpieczeniową, no niebotycznych zysków. No to chyba dobrze, no bo tymi zyskami dzielą się z klientami i tak dalej. Akurat. Nie dzielą się? Myślę, że niekoniecznie. Okej, okay, no to dobrze, nie będę cię tutaj ciągnął za język. W każdym razie nie podobało ci się na tym etacie. Naczytałaś się książek? Nie tyle na etacie, bo potem to już była działalność gospodarcza, ale nie podobał mi się przedmiot, którym się zajmowałam, bo wiedziałam, że nie do końca się z tym zgadzam, nie do końca to akceptuję. Okej, okay, no i się zwolniłaś i co dalej? No i wtedy dostałam już wcześniej propozycję dołączenia się do marketingu sieciowego. Najpierw to była pewna firma na A, potem firma, z którą współpracuję do dziś, firma na V. Firma na A w marketingu sieciowym. Tak. Wamway. Tak? No ale to też, tak, ale to też była firma, która właśnie propagowała książki między innymi Roberta Kiyosaki i spowodowała, że one się stały dużo bardziej popularne i też osoba Roberta zaczęła być w Polsce rozpoznawalna jako autora właśnie tego cyklu książek całego. I rzeczywiście w marketingu sieciowym swego czasu zarabiałam bardzo dobre pieniądze, teraz trochę mniejsze, bo też mniej się angażuję. Natomiast wcześniej bardzo duże pieniądze, jak dla mnie, zarabiałam w ubezpieczeniach w początkach w sumie mojej pracy, czyli rok 98 czy 99. To były początki w ogóle tego typu biznesu w Polsce na szeroką skalę, bo wcześniej to były jakieś rzeczy przemycane, czy tutaj nie do końca chyba oficjalnie sprzedawane z Niemiec. I marketing sieciowy dawał mi to, czego ja zawsze pragnęłam, czyli niezależność. I dopiero po jakimś czasie dotarło do mnie, że niezależność to nie to samo, co wolność. Dlatego, że niezależność w sobie ma już zależność i musimy jej zaprzeczyć, a wolność to wolność. No tak. Okej, okay, ale czyli co, już się zainteresowałaś tym sieciowym, z Amwayu ci się widocznie nie podobało, skoro zrezygnowałaś. Podobało mi się, bardzo dużo się tam uczyłam, pieniędzy tam specjalnych nie zarobiłam, natomiast zobaczyłam większy potencjał i możliwości od strony biznesplanu w tej firmie, z którą współpracuję obecnie. I też jakby zaakceptowałam bardziej produkt, czyli no, rzeczy dla zdrowia, konkretnie suplementy, no ale nie chcę tutaj robić reklamy. No to trzeba, dlaczego nie chcesz robić reklamy? Ja mogę, ale nie wiem, co na to słuchacze.
Okej, dobra, to nie będziemy mówić. No i co, i od tego czasu w sumie sobie działasz już tych ładnych kilkanaście lat z tą firmą. Tak, przy czym ja nigdy nie byłam osobą skoncentrowaną na jednej rzeczy. Może dlatego jeszcze nie siedzę teraz na jakichś Bahamach albo innych egzotycznych wyspach, tylko w mieszkaniu w Warszawie. Natomiast jednocześnie z budowaniem biznesu w marketingu sieciowym udzielałam się społecznie i zaangażowałam się i w organizację Toastmasters International i też ze znajomymi przyjaciółmi założyliśmy jeden z pierwszych czy jeden z aktywniejszych klubów cashflow w Polsce, do którego też udało nam się zaprosić Roberta Kiyosaki na 7:30 rano. No to opowiadaj. Skąd taki pomysł, żeby to cashflow założyć? Czyli co, spotykaliście się o 7:30 rano, czyli no, taka działalność terrorystyczna trochę. I co, i graliście w grę? Tak, 7:30 nie wzięła się bez przyczyny, bo było to w czasie, kiedy w Polsce startowało BNI i byłam na pierwszym spotkaniu BNI w Polsce. Jak zobaczyłam 60 czy 70 osób o 6:30 na sali, pomyślałam sobie, no wariaci, przecież to jest dobra godzina, żeby się przewrócić na drugi bok i spać dalej. Ale to był zaczątek, bo chcieliśmy już grać w cashflow, mieliśmy grę czy nawet gry, a ciągle brakowało nam motywacji i też czasu, bo sporo zajęć mieliśmy przełożonych na działania wieczorne. I to była dla nas taka iskra, która powiedziała, kurczę, to skoro tam przychodzi 70 osób na 7 rano, to my dajmy sobie jeszcze pół godziny luzu, zacznijmy o 7:30, ponieważ była nas trójka, więc właściwie nie zależało nam na tym, czy ktoś przyjdzie, czy nie, bo i tak mogliśmy grać. Ale co, klub się rozwinął? Klub się rozwinął do tego momentu, że na 7:30 rano potrafiło przychodzić 24 czy 26 osób na regularne spotkania. Na początku one były nowe, nawet dwa razy w tygodniu się spotykaliśmy we wtorki i w czwartki, potem zostaliśmy na 7:30 rano we środę. Natomiast było to, po latach uświadomiłam sobie bardzo ciekawe zagranie, w cudzysłowie mówiąc. Dlaczego? Dlatego, że te osoby, które mogły sobie pozwolić przychodzić na 7:30 rano i być z nami do 10:30, musiały mieć specyficzną sytuację życiową, czyli albo to byli przedsiębiorcy, którzy mogli swoje działanie biznesowe zaczynać od 10:30, albo to byli menedżerowie czy handlowcy, albo studenci. Tych ostatnich chyba było najmniej, czyli specyficzna już mentalność ludzi, która ich doprowadziła do jakiegoś momentu, gdzie mogli, chociaż w takim małym zakresie jak zaczynanie pracy o 10:30, a nie o 8 czy 9, dysponować swoim czasem. I to powodowało też, że była bardzo ciekawa i budująca atmosfera wśród właśnie naszych klubowiczów, wśród graczy. Okej, a jak ci się udało do tego klubu Roberta zaprosić? No bo to tak, chyba tych klubów w Polsce jest, nie wiem, 15 tysięcy, a... No, tak, wtedy ich chyba jeszcze tak wiele nie było, natomiast no to było trochę szalone, bo wiedzieliśmy, że Robert Kiyosaki został przez polskiego wydawcę, czyli Instytut Praktycznej Edukacji, zaproszony do Polski, wiedzieliśmy, że będzie w Warszawie i ja sobie pomyślałam, no dobra, no to go zaprosimy. I ponieważ mam jeszcze taką właściwość, że wiele rzeczy odkładam na ostatnią chwilę, no więc kilka dni przed napisałam list po polsku, poprosiłam znajomego z Toastmasters, żeby przetłumaczył to na angielski, bo mój angielski był wtedy yes, no. I wysłałam tego maila w sobotę do Stanów, nawet nie wiem na jaki mail, znalazłam gdzieś na stronie internetowej, a Robert miał być w Polsce we środę. Więc trochę mało czasu. Od znajomej potem się dowiedziałam, że ich już nie ma w Stanach, że oni są w Londynie i tego maila na pewno nikt nie przeczytał i nic z tym nie zrobią. W związku z tym, no, a ja tydzień wcześniej powiedziałam ludziom, że się nie spotykamy we środę regularnie, tylko przekładamy na czwartek, bo Robert w środę po południu przyleci do Polski, w związku z tym nie zdąży do nas przyjść na 7:30 rano. No, tak, no i wtedy pytanie, w którym hotelu będą. Zablefowałaś jak pewien profesor na antenie telewizyjnej. Nie oglądam telewizji, ale tak, zablefowałam, no i musiałam wybrnąć z tego blefa, żeby okazał się prawdą. Jak dowiedziałam się, w którym hotelu Robert z kim będą stacjonować, no to o 5:30 rano z moim przyjacielem pojechaliśmy na recepcję hotelową, bo tego dnia wyjeżdżałam do rodziców i z pytaniem, w którym pokoju będzie mieszkał Robert i kim, nie dostałam odpowiedzi, ale zadałam pytanie, czy mogę im zostawić list i czy im przekażecie. No tak, to dajcie mi jeszcze kopertę, proszę, bo zapomniałam.
No i wieczorem o 20 dostałam telefon od polskiego wydawcy z pozdrowieniami, że właśnie jesteśmy na kolacji z Robertem Kim, oni cię bardzo pozdrawiają, dziękują za list. No i generalnie Robert miałby ochotę przyjść, bo to było bardzo blisko tego miejsca, gdzie graliśmy, hotel Hilton, no ale czy to nie jest jakiś żart? Ja sobie myślę, facet, ja o 5:30 rano jestem już w hotelu, a ty mówisz, czy to jest żart? No i mówię, jak dla ciebie wstawanie o 6 rano i zostawianie zaproszenia w hotelu jest żartem, to uznaj to za żart. Jak nie, to nie. Tak. Nie, no to ja cię przepraszam. No to ostro pojechałaś. Czasami mi się tak zdarza. No i następnego dnia zadzwoniłam do ludzi, którzy zwykle przychodzili i do tych, którzy niezwykle przychodzili. Zaprosiłam ich, ale na 7:00, na wypadek, że gdyby Robert przyszedł wcześniej, no to żeby już nas zobaczył w pełnej gali grających. No i niektóre osoby potem, jak już Robert od nas wyszedł, podeszły i powiedziały, wiesz, jak dzwoniłaś wczoraj i mówiłaś przyjdź, bo będzie Robert Kiyosaki, no to myślałam, że sobie żartujesz. A to się okazała prawda. A tu taka poważna jesteś, a nie żartobliwa. No to pełen szacun. Wygrałaś z Robertem, czy nie? Nie, Robert z nami nie grał. On przyszedł, z nami porozmawiał, popatrzył, dał też mini trening. No i jednym podpisem uczynił każdego z nas milionerem, dlatego że wpadłam w międzyczasie na pomysł, żeby każdy wyszedł z $1,000,000. No nie, nieprawdziwym tak do końca. Wyciągnęłam miliony z gry i poprosiłam, żeby Robert dla każdego złożył autograf. Aha, no to całkiem sympatyczne. Ale co, do tej pory się gracie w Cashflow? Trochę nasze drogi się rozeszły, czyli klub funkcjonował przez 4 albo nawet 5 lat, po czym dwójka czy trójka z nas kontynuowała działalność już w swoich klubach. Ja zmodyfikowałam te rzeczy po w sumie chyba 7 szkoleniach, które odbyłam w Stanach, zmodyfikowałam bardziej do warsztatów, czyli skoncentrowałam się i na wykładach Roberta, i na dyskusjach, i na mini coachingu, i na samej grze, zamiast tylko na grze. I to teraz kontynuuję już jako rozbudowany taki program warsztatowo-coachingowy. Okej. No dobrze, ale też z tych twoich osiągnięć, no to działałaś w Toastmasterach, tak? I tak trochę wysoko. Tak, zaangażowałam się w Toastmasters, dlatego że jestem istotą społeczną i lubię mieć w swoim otoczeniu pozytywnych ludzi, a uważam, że tacy się w większości w Toastmasters znajdują. I ktoś zaprosił mnie na spotkanie, czy powiedział mi o tej idei. Spodobało mi się i tak się złożyło, że byłam w grupie współzałożycieli pierwszego na świecie polskojęzycznego klubu Toastmasters. Jak patrzę na to z perspektywy czasu, to po prostu wiem, że niesamowici ludzie zaangażowali się w tą ideę pierwszego na świecie polskojęzycznego klubu Toastmasters od początku i pewnie gdybym miała świadomie podjąć decyzję, nawet teraz, że się w coś takiego angażuję, byłoby mi ciężko. Natomiast zawsze lubiłam się angażować, więc przez kilka lat pełniłam funkcję i wiceprezesa do spraw edukacji, i sekretarza, i skarbnika, i do PR-u, i w ubiegłym roku byłam też area gubernatorem, czyli opiekowałam się 4 klubami w Polsce i wchodziłam w skład zarządu europejskiego Toastmasters. W jaki sposób zarządza się tak dużą organizacją? No dla mnie to jest niesamowite doświadczenie, bo w momencie, kiedy byłam zwykłym członkiem klubu, a właściwie nie, zaczynałam już od tego, że byłam sekretarzem klubu od początku, to kolejne lata i kolejne doświadczenia w zarządzie pokazywały mi większą perspektywę tej organizacji i ostatni rok, czyli do czerwca 2013 roku, kiedy byłam area gubernatorem, pokazało mi właśnie organizację z innej, dużo większej perspektywy, bo całej kontynentalnej Europy. Toastmasters jako organizacja istnieje ponad 80 lat i wywodzi się ze Stanów, w związku z tym układ jest w jakimś sensie korporacyjny, ustrukturyzowany i są, na większość rzeczy są po prostu procedury, które warto przestrzegać i które są zalecane. No dobrze, ale wiesz, no zarządzać sobie jednym takim małym, skromnym oddziałem, no to może jest proste, ale no całą Europą? Tak, ale ja nie byłam osobą, która zarządzała całą Europą. Ja byłam jedną z kilkudziesięciu osób, które zarządzały całą mają Europą. Mając pieczę nad kilkoma klubami, uczestniczyły w zarządzaniu czy we współzarządzaniu tą organizacją, natomiast jest formalny zarząd, district governor, czyli
jakby gowernor, czy nie wiem, powiedzieć prezes tego całego obszaru i to jest podzielone na mniejsze jednostki, no trochę taka struktura jakby państwa, gdzie mamy państwo, potem mamy województwa, powiaty, gminy, sołectwa. Dokładnie tego typu struktura. Okej, i do tej pory zajmujesz się tam w Toastmaster? Nie, od października, czyli od kilkudziesięciu dni, dokładnie od 23 dni nie jestem już członkinią Toastmaster. Zdecydowałam, że na tym etapie moją przygodę oficjalną z Toastmaster zakończę, aczkolwiek nadal z organizacją sympatyzuję, polecam ją jako wyśmienite miejsce, w którym można się uczyć i wystąpień publicznych, i kształcić swoje zdolności przywódcze, liderskie i społeczne. Natomiast sama dla siebie zdecydowałam, że przynajmniej na razie robię sobie przerwę. Być może jeszcze za jakiś czas do organizacji wrócę, bo będąc na posiedzeniu właśnie zarządu europejskiego Toastmasters w Nicei miałam okazję poznać ludzi, którzy z Toastmasters są związani ponad 40 lat. Okej. No to co, nie robicie już cashflow, Toastmastera też nie, no to jak szukasz klientów do swojego biznesu, z którego żyjesz, czyli tego zdrowia, no bo no taka branża wymaga chyba notorycznego poznawania nowych osób i rozmawiania z nimi, tak, o ich problemach i proponowaniu pewnych rozwiązań. Tak, przy czym ja teraz działam dużo mniej aktywnie i nawet się sama zastanawiam, czy to jest jeszcze biznes, czy już nie. Dlatego, że zmieniło się bardzo moje podejście do pewnych rzeczy, czyli bardziej chce mi się pomagać ludziom, którzy wiedzą, że mają problem i chcą go rozwiązać, niż w cudzysłowie nagabywać ludzi, ej, bo ja mam tutaj coś cudownego, masz to kupić. To jakby nie jest moja filozofia i zdaję sobie sprawę z tego, że chociażby nawet dbałość o zdrowie, to jest to bardzo złożony proces. I zwykle nie załatwi się tego łykaniem tabletek, kapsułek, ani innych rzeczy tylko. Mm-hmm. Czyli bardziej się skłaniam do tego, żeby być taką osobą, która chociażby zaczynając od swojego przykładu pokaże, przez co ja przeszłam, jeśli chodzi o dbałość o zdrowie, bo nie dość, że byłam kujonką, to jeszcze byłam pryszczatą kujonką. W związku z tym czułam się fatalnie, bo trądzik młodzieńczy, albo nie wiem, jakkolwiek się go zwie, był moją wielką zmorą, bo to z tego, że byłam mądra, jak jeszcze byłam pryszczata, albo byłam pryszczata. W związku z tym akurat w moim przypadku leczenie tradycyjne się nie sprawdziło, a po roku czy dwóch akurat używania suplementów ziołowych, właściwie to moi przyjaciele mi powiedzieli, ty Beata, jaką ty masz super cerę. Natomiast wiązało się też z tym, że zmieniłam mój sposób odżywiania i lekarz najpierw zalecił odstawienie cukru, potem po latach dojrzałam do tego, żeby zrezygnować z jedzenia mięsa, aczkolwiek nie jestem ortodoksyjna. Jeśli ktoś, nie wiedząc o tym, że jestem wegetariancą, zaprosi mnie na obiad i poda schabowego, to z dużym prawdopodobieństwem go zjem. Czyli podchodzę do tego rozsądnie, niekoniecznie ideologicznie. W międzyczasie też wyeliminowałam masło od ponad roku, nie używam mleka i pochodnych. Właściwie od kwietnia mogę powiedzieć, że pewnie w co najmniej 50% jestem na raw foodzie, czyli jem zwykle surowe rzeczy, surowe warzywa, głównie czy owoce. Surowego kebaba. Nie. Dziękuję, postoję. Okej, ale wiesz co, ta branża, czyli te MLM-y zdrowotne, no to przynajmniej mi się tak kojarzą, że to jest człowiek, który chorował na wszystkie już choroby znane światu, a jego rodzina była jeszcze bardziej chora i została wyleczona zawsze, no bo to historie o takich, wiesz, wyleczeniach takich nadnaturalnych, no to ci ludzie mają w jednym paluszku na pamięć obcykane, tak? Ja też z wieloma takimi sytuacjami, czy bezpośrednio, czy pośrednio się zetknęłam i w większości przypadków raczej wygląda to naprawdę. No tak, ale ty, Beatko, nie zdajesz się taką osobą, która, wiesz, ledwo powiesz dzień dobry, a już, wiesz, tam ci wciska, że szwagier chorował na to i się wyleczył. Tak naprawdę, no nie mówisz zupełnie na ten temat. No to jak ty tą strukturę budowałaś? No bo skoro
skoro tak mało. Kiedyś mówiłam więcej. Aha. To raz. Dwa, teraz mam mniejszą strukturę. Pewne rzeczy się zadziały, które spowodowały, że część osób zmieniła firmę, poszła za inną osobą, która była w strukturze wyżej. Natomiast powiem tak, że zdarza mi się coraz częściej podchodzić do życia w ten sposób, że traktuj innych tak, jak sama chcesz być traktowana. Czyli ja nie lubię, jak mi ktoś coś wciska, nie lubię być nagabywana, ale ponieważ interesuje się wieloma rzeczami, no to jest duża szansa, że się czymś zainteresuje. Też moja postawa modyfikowała się od bardzo konsumpcyjnej albo konsumpcyjnej do takiej trochę minimalistycznej, aczkolwiek jeszcze wiele rzeczy w moim mieszkaniu wymaga uporządkowania i wyeliminowania, przekazania dalej, więc dwie torby przywiozłam teraz na zjazd w biuro, dlatego że no, okazuje się, że wiele rzeczy w życiu nie potrzebuję, które mam i też wracając kolejny raz do Sławka Muturi, jego postawa mi bardzo zaimponowała, że on podróżuje tylko z bagażem podręcznym, bo ma dewizę, że bierz to, co jest ci niezbędne, a nie to, co może się przydać. I myślę, że wielu z nas w życiu ma taką postawę, że bierzemy to, czy mamy w życiu to, co może się przydać, a nie to, co jest nam potrzebne. No, całkiem to mądrze, aczkolwiek ja sobie nie wyobrażam jeżdżenia tylko z bagażem podręcznym. To jednak chyba za lekkie. No tak, no ja teraz zdecydowanie mniej latam samolotem, poruszam się po Warszawie już trzeci, a może czwarty rok na rowerze, miałam przerwę półroczną po wypadku, więc no pewne rzeczy w moim życiu się zadziały tak, po prostu pożyczyłam komuś pieniądze nie wróciły, osoba też nie wróciła, no i potrzebowałam wiele rzeczy w moim życiu przewartościować, w związku z tym w sumie cieszę się, że do pewnych rzeczy doszło, mimo że były i nadal są dla mnie przykre, bo pokazały mi inną stronę życia, czy inną stronę świata. Jasna sprawa. Batko, powiedziałaś, że tak może nieświadomie odnośnie tego MLM-u, że struktura była fajna, ale część twojej grupy poszła za liderem, który jest wyżej i ten lider znalazł lepszą firmę, może niekoniecznie lepszą, tylko po prostu w takiej, która bardziej mu się podobała i trochę ci ukradł grupę, tak? No bo dlaczego tym mówię? Bo ci sprzedawcy MLM-u mówią, że to jak już zbudujesz sobie strukturę, to już do końca życia, pasywny dochód, Bahamy i tak dalej, i tak dalej. A tu jednak są jakieś zagrożenia, które no niekoniecznie no, na to, że ta struktura upadnie, niekoniecznie za twoją sprawą, tak? Czyli po prostu ci ktoś ją ukradnie. Powiem tak, ja nie postrzegam tego jako kradzież, bo też byłam w tym czasie zajęta innymi rzeczami i prawdopodobnie, czy z dużym prawdopodobieństwem, za mało uwagi dawałam tej strukturze, ale powiem tak, to jest biznes tak jak każdy inny. Słyszeliśmy o firmie Nokia czy Motorola, dzisiaj słyszymy o nich coraz mniej. IBM był potentatem od najpierw chyba kalkulatorów, potem od komputerów. Tak samo w tym biznesie wiele rzeczy się zmienia. Nie byłam jeszcze wtedy tak mądra, żeby pieniądze reinwestować w rzeczy, które by mi dawały pasywne dochody, czyli nieruchomości, albo nie do końca mądra, bo zainwestowałam w nieruchomości, ale też ich nie trzymałam, sprzedałam z zyskiem, część pieniędzy skonsumowałam, część pieniędzy przeznaczyłam na edukację, część na podróże. Więc ja powiem tak, ja jestem cały czas na etapie odrabiania moich lekcji życiowych. A wracając do MLM-u, mówię, to jest tak jak każdy inny biznes. Owszem, są ludzie, którzy zarabiają miliony i często ich praca na tym etapie ogranicza się do tego, że uczestniczą jako gwiazdy na seminariach biznesowych z konkretnie danej firmy czy z ich organizacji, no ale ci ludzie też wykonali na początku swoją pracę i czasami jest tak, że jest tylko kwestia skali tego biznesu, że nawet jeśli część z ich ludzi zrezygnuje czy zdecyduje iść do innej firmy, to i tak wystarcza im tego na mega wygodne czy mega bogate życie. No dobra, ale no jakoś ta twoja struktura też się zmniejszyła. Ja też, tak. Żona tam w różnych MLM-ach działała, miała różne wyniki i to jest zawsze tak, że jak się nie pracuje, to ta struktura się zmniejsza. Tak. Czyli to nie... Tak, albo jeśli ma się w swojej... Nie do końca. Jeśli ma się w swojej strukturze kogoś, kto mimo, że ty nie pracujesz, pracuje, to struktura może się powiększać.
No tak, ale to trzeba go motywować, potem on może zrezygnować, wziąć tą grupę gdzie indziej. No to nie do końca jest takie, jak nam malują, aczkolwiek myślę, że nadal jest to całkiem ciekawa forma na biznes, tak? Tylko... Tak, tak, ale tak jak w każdym biznesie, po pierwsze, warto mieć strategię i system, a w wielu marketingach sieciowych jednak tego systemu i strategii nie ma, albo pojedynczy ludzie ich nie mają, tak jak ja obserwuję. W związku z tym to jest trochę takie szarpanie się jakimś tradycyjnym biznesem. Są ludzie, którzy mają tradycyjny biznes na autopilocie, a są ludzie, którzy każdego miesiąca się szarpią. Batko, to jaki ty miałaś system, żeby taką grupę zbudować? Powiem tak, że rzeczywiście poznawałam dużo ludzi, mam łatwość w poznawaniu ludzi, raczej byłam sympatyczna. Gaduła jesteś naprawdę, to trzeba oddać. Dziękuję. I rzeczywiście też firma wtedy miała swoje początki w Polsce, więc wielu ludzi szuka czy czeka na takie okazje, jak jakaś firma wchodzi na dany rynek, bo wtedy jest łatwiej, z jednej strony jest łatwiej, z jednej strony jest trudniej. I też miałam początki, tak to mogę dzisiaj z perspektywy określić, początki takiego zespołu. To był zespół dwu czy trzyosobowy, który intensywnie tylko tym się zajmował. W sensie nie mieliśmy już praw etatowych, czy nie mieliśmy biznesów i wtedy koncentrowaliśmy się na tym. Okej, okay. Mamy Bartka na antenie. Cześć Bartku. Cześć, ja tak czekam w ciszy, witam. No i tak właśnie należy czekać, jak się do nas dodzwoni, tak. Na dobra. Swoją kolej, jak za starych dobrych czasów, których nie pamiętam. Dobrze, ja chciałem się zapytać, ponieważ ja mam takie mieszane uczucia odnośnie MLM-ów, pewnie dużo osób ma podobne, mianowicie, czy to nie jest tak, że na MLM-ach naprawdę zarabiają ich twórcy, czyli ci, którzy są na szczycie tej piramidy. No to przede wszystkim to, chyba, nie? No właśnie, czy to nie jest tak, że w zasadzie jeśli dołączamy do MLM-u, to w życiu nie zarobimy dobrych pieniędzy, ponieważ będziemy pracować tak naprawdę na sukces tej osoby wyżej. Batko? Kurczę, nie wiedziałam, że wejdziemy na temat MLM-ów, czyli marketingu wielopoziomowego albo network marketingu, powiem w ten sposób, jeśli ktoś tworzy biznes i realizuje go za pomocą marketingu sieciowego, na pewno jego celem jest zysk, na pewno jego celem jest profit, zarobienie pieniędzy. Teraz, jeśli ktoś dołącza się do marketingu sieciowego i zaczyna firmą marketingu sieciowego budować biznes, to tak samo jakby ktoś przyszedł na staż czy na praktykę i dostał pracę w jakiejś firmie. Część osób przez całe życie będzie pracowała w niewielkim zakresie awansu po drabinie tej korporacyjnej czy firmowej. Część osób będzie zmieniała firmy i dokładnie tak samo ja osobiście postrzegam je w marketingu sieciowym, czyli niewiele osób dojdzie w firmie do pozycji dyrektora zarządzającego czy dyrektora handlowego czy prezesa. To jest grupa ludzi. Podobnie jest w marketingu sieciowym, w sensie z pustego czy z próżnego i Salomon nie naleje. A pieniądze biorą się z obrotu, w związku z tym, jeśli zaprosiłeś większą liczbę osób, które robią większe zakupy, to twoje dochody też będą większe. Natomiast mam takie obserwacje, że część osób przyłącza się do marketingu sieciowego, po czym niewiele pracuje, niewiele powiększa grupę swoich konsumentów, czy sprzedawców, czy jednych i drugich i nic jeszcze nie zarabia. Okej, okay, to ja się dołączę, Bartku. Bartku, jak na przykład jest Witkowicz, on otwiera firmę i ty się zatrudniasz u niego jako programista, to myślisz, że zarobisz więcej jak Witkowicz? Oczywiście, że nie, tylko jest jedna kwestia, bo tutaj słyszę właśnie, to tak jak Beata się wypowiadała, taką naprawdę reklamę tych MLM-ów, tak jak się wypowiadają osoby, które... Są w MLM-ie, no hello! Nie, tylko ja mam pewne odczucie, że w zasadzie te osoby, które próbują nas zwerbować, nie osiągają dużych zysków ze sprzedaży, tylko właśnie z pozyskiwania tych ludzi. Mianowicie jeszcze często w MLM-ach to, co mi bardzo przeszkadza, bo miałem jakieś propozycje do jednego MLM-u, facet się produkował pół godziny, nie udało mu się, że ja, żeby tam wejść, muszę kupić najpierw ten produkt. Często to jest wydatek 200-300 zł. I tak naprawdę, i tak często te MLM-y się utrzymują, co moim zdaniem jest takim, no, piramidą z piasku tak naprawdę, no. Nie wiem, co o tym myślicie.
Bartku, powiem tak, dziękuję za te pytania, bo one wyrażają, myślę, obawy czy pytania większości, czy dużej liczby słuchaczy, może niekoniecznie tego radia, ale dużej liczby w ogóle osób. Powiem tak, marketing sieciowy to jest marketing rekomendacyjny. W związku z tym to, że trzeba kupić jakiś produkt na początku, albo że jest wskazanie, żeby kupić produkt, wynika z tego, że trudno polecać coś, czego się nie używało. Tylko chodzi o to, tak? Że dużo osób właśnie tak robi, że nie kupują tego produktu, nie korzystają z niego. Ja mianowicie miałem propozycję do telefonów internetowych. Ale tak. To było jeszcze jakieś 4 lata temu, kiedy to nie było aż tak powszechne. I mężczyzna w ogóle, który mi to proponował, ja się go pytam, jakiej firmie to sprzedałeś? A no prowadzę rozmowy z tymi i z tymi. No ale komu to sprzedałeś? No prowadzę z tymi i powtarza w kółko, że z tą i z tą firmą prowadzi rozmowy i tak dalej. No to dla mnie jest facet w ogóle... niewiarygodny. No dokładnie, więc i w wielu przypadkach widziałem, dużo osób ma podobne właśnie odczucia, zderzyło się z takimi osobami, które w sumie tylko zajmują się pozyskiwaniem, jakoś siłą perswazji, zachęceniem do zakupu, a w zasadzie o tej sprzedaży nie mają żadnego pojęcia. Tak, to prawda, ale też powiem, z czego to wynika, bo marketing sieciowy, jak nazwa nawet wskazuje, powoduje, że masz stworzyć sieć. Przy czym, jeśli tylko sprzedajesz, to żeby potem zarabiać, to musisz ciągle sprzedawać. Natomiast jeśli pozyskasz osobę, która będzie stałym konsumentem danej rzeczy, bo z reguły to są produkty zużywalne, to usługi, z których potrzebujemy korzystać ciągle, tak jak telefonia komórkowa czy inna, no to wtedy zdecydowanie korzystniej, długofalowo, tak jak na maratonie, jest pozyskać konsumenta, a nie sprzedawcę. Nie wiem, czy rozumiesz tą różnicę, o którą mi chodzi. No jakbyś mogła to jeszcze trochę przybliżyć. Czyli okej, jeśli ja uważam, że w wielu marketingach sieciowych jest zbyt duży nacisk na budowanie sieci i zapomina się o tym czynniku sprzedaży. Dlaczego? Dlatego, że jeśli na początku nie masz jeszcze sieci, to jest wskazanie, zacznij te produkty sprzedawać, od razu zarobisz pieniądze, od razu zarobisz marżę, tak? I jednocześnie będziesz mógł pozyskiwać konsumentów, którzy będą się do tej firmy chcieli przyłączyć i używać tych produktów. I w momencie, kiedy twoje dochody z sieci zaczną być już sensowne na tyle, żebyś nie musiał tyle sprzedawać, możesz zacząć sprzedawać mniej, a bardziej się koncentrować na rozbudowie sieci. Wielu ludzi robi z budowania sieci taki, trochę bym powiedziała, fetysz i zapominają, że jeśli nie ma sprzedaży albo jeśli uczestnicy, członkowie danej sieci nie kupują, to nie ma obrotu. Jak nie ma obrotu, to nie ma prowizji. Jak nie ma prowizji, no to nie zarabiasz. No tylko właśnie tu jest kwestia do tego, co mówiłem na początku, że to jest coś, co po pewnym czasie się rozsypie, bo jeżeli nie ma tych przychodów, no to firma nie ma zysku i w sumie znika z rynku, tak? Tylko że chodzi o to, że osoba, która zaczyna to budować, pozyskuje właśnie największe korzyści z tych ludzi, którzy potem sprzedają, ale w zasadzie nie rozwijają tę firmę, więc to jest moim zdaniem taka bańka mydlana, która jest sztucznie nadmuchiwana i tak naprawdę nie wnosi ani konkurencyjności, ani nowego produktu, który się utrzyma na rynku. Jest to po prostu napompowanie dla jakiejś osoby sztuczne pieniędzy, konta i pewną myślą, że to i tak po czasie pęknie, bo nikt nie będzie o to dbał, bo się w sumie nie szkoli też tych pracowników ze sprzedaży i tym podobnych. Powiem tak, no nie jestem, nie czuję się ekspertem i nie czuję się uprawniona do wypowiadania się w temacie całego marketingu sieciowego. Nie przejmuj się, w Polsce możesz, nie wiem, zajmować się mechaniką samochodów, wypowiadać się o katastrofach lotniczych, także tym się nie przejmuj. W tym też się nie czuję ekspertem, ale powiem tak, większość firm marketingu sieciowego jednak się rozwija. Tak jak w każdej firmie, jedni klienci są stali, inni odchodzą, zmieniają firmę. Ludzie nawet pobierają się i ślubują sobie wierność, miłość i uczciwość małżeńską aż do śmierci, a ilość rozwodów wzrasta, a to jest tylko albo aż biznes, tak? Co prawda budowany na relacjach, bo współpracujemy z osobami, ale jednak. W związku z tym ja bym tego tak nie demonizowała, aczkolwiek widzę, że w obecnym świecie
są takie dwie tendencje. Jedna tendencja, konsumujmy na maksa, kupujmy, nieważne czy potrzebujemy, czy nie, jest taka moda, jest taka tendencja, sąsiad ma i tak dalej, a z drugiej strony coraz więcej osób jednak zaczyna się interesować tym, żeby używać rzeczy, których rzeczywiście potrzebują. I ja osobiście jestem przeciwna takiej maksymalnej konsumpcji, w związku z tym, jeśli ktoś czegoś nie potrzebuje, no to on nie musi tego kupować. I nie jestem zwolenniczką tego, żeby z kimś na siłę, manipulując, rozwijać nie wiadomo jakie potrzeby, tylko po to, żebym ja miała na tym zarobić. Ale być może potrzebowałam lat i różnych życiowych doświadczeń, żeby do tego dojrzeć. Mhm. Okay. No dobrze, to też powiem ci tak. Jak słucham, to naprawdę jakbym słyszał mnóstwo tych przedstawicieli MLM-ów, bo oprócz tego, że widziałem koło trzech, miałem spotkanie takie, to jeszcze czytałem sobie trochę, oglądałem jakieś filmy i mówią bardzo podobnie właśnie o tym produkcjach, o tej konsumpcji. No powiem ci, że nie przekonałeś mnie do tej formy. Ja uważam, że to jest sztucznie nadmuchiwana właśnie bańka medlana i nic nie wnosi ten sposób sprzedaży. No. Moim celem nie było cię przekonać, moim celem było odpowiedzieć na twoje pytanie. Czy marketing sieciowy jest najlepszą metodą prowadzenia biznesu? Nie wiem. W wielu przypadkach, w przypadku wielu firm od wielu lat się sprawdza i wielu ludziom pozwala na zmianę stylu życia albo poprawę życia, które mają, jeśli nawet nie nazywamy tego stylem życia, bo może nam się kojarzyć z jakimiś ekstrawagancjami. W związku z tym to jest tak, że każdy ma wybór i może zdecydować, czy to jest odpowiednia dla niego droga, bądź nie. Okay. Dobra, okay. Dzięki okay, bardzo. Dobra, dzięki wielkie. Trzymajcie się. Trzymajcie. Dziękuję. No, więc no tak, ciekawe skąd się wziął taki PR tej formy działalności, nie? Bo tak, MLM ma to do siebie, że, ma, że takie skrajne opinie są, a ja na przykład mamy bardzo dużo wykładowców, o których są skrajne opinie i ja bardzo lubię takich wykładowców, bo życie wprowadzają. Tak, jakieś emocje, prawda? Tak. Są rozpoznawalni. Tak, tak, Grzesiu Sowa, który wprowadził emocje ostatnio na naszym seminarium, nie? Jakoś tak, no to było ciekawe dla mnie słuchać, nie wiem, czy mogę teraz się do tego odnieść, czy nie. No. W każdym razie mogę? Wolna antena. Okej. Słuchaliśmy w niedzielę wystąpienia Sławka Muturi, którego ja postrzegam jako takiego człowieka bardzo spokojnego, ciepłego i życzliwego i też mega cierpliwego, bo on przez dwa dni praktycznie nie miał żadnej przerwy, bo ciągle był otoczony wianuszkiem ludzi i po prostu jest miło niektórym być w jego otoczeniu. I w momencie, kiedy Grzegorz Sowa pojawił się na scenie i używał słów, które mi się też zdarza często używać, niestety, nad tym teraz panuję, zmieniam ten nawyk, i reprezentował nastawienie, które miało pokazać, że wszyscy są przeciwko tobie, wszyscy chcą ci coś zabrać, chcą ci dokopać, to ja siedziałam na początku sali i sobie myślałam, kurczę, zobacz jak to się dzieje. Tamten człowiek oczekuje, że są ludzie życzliwi, dobrzy, owszem, zabezpiecza się, owszem, testuje czy sprawdza swoich najemców i to dostaje generalnie dobrych ludzi. Natomiast ten człowiek uważa, że właściwie musi ze światem walczyć i też to dostaje. Pytanie, jaką drogę wybierasz? Może gdzieś po środku, może nie tak skrajnie, ale to była dla mnie bardzo ciekawa informacja, ponieważ ja mam też w sobie dużą taką zadziorność, albo nie wiem jeszcze, jakiego słowa tutaj określić. Jestem wojownicza raczej. Albo byłam, albo zmieniam się i odchodzę od tego. Czyli co, łagodniejesz? No, nie powiem na starość, ale wraz z dojrzewaniem tak, zaczynam łagodnieć. Ale to chyba każdy tak ma, prawda? Jakoś rewolucjoniści to są przeważnie młodzi ludzie, a na starość to tak, jest. Tak. No. Okej, okay, Batko, super się rozmawiało, dochodzimy do końca audycji. O wow, jak szybko, ja nie poczułam w ogóle tego. No bo taka gaduła jesteś wielka, tak? I co dalej, Batko, co dalej? No bo wyprowadzasz się z Warszawy, gdzieś tam strukturę masz, żyjesz sobie całkiem przyzwoicie, wracasz na wieś. I co na tej wsi będziesz robić? Więc tak, moja rodzina jeszcze o tym nie wie, w sensie moje siostry, moi rodzice. Nie wiem, czy będą mieli okazję wysłuchać tego nagrania. Być może w najbliższym czasie ich w to wtajemniczę.
Mój plan jest taki, żeby przeprowadzić się na moją rodzinną wioskę, z której 19 lat temu uciekałam do Warszawy, do Wielkiego Światu. Tam wybudować dom naturalny, czy to będzie słoma, glina, może jeszcze trochę konopi, to zobaczymy. To jest plan do końca 2015 roku i prowadzić działalność używając internetu, nowych technologii, też pojawiając się czy w Lublinie, czy w Warszawie, bo to są największe miasta w okolicy. No i po prostu żyć sobie w przyrodzie, hodować samodzielnie swoje jedzenie, zapraszać też ludzi do siebie, do takiego oryginalnego domu, może uprawiać konopie włókniste albo inne oryginalne rośliny. Jestem trochę ideowcem i też zależy mi na tym, żeby pokazywać, że jest jakaś alternatywa, choćby dla tego masowo produkowanego, już nawet nie przetwarzanego, tylko masowo produkowanego jedzenia. Czyli co? Można by powiedzieć, że poszłaś do biznesu, uznałaś, że mission accomplished i co? Powrót na wieś, na to spokojne życie. Z jednej strony tak, a z drugiej strony, zobacz, znowu odniosę się do Sławka, wyjdzie, że jestem jego idolką, a on moim idolem. W momencie, kiedy osiągnął wolność finansową, to jeszcze stworzył i stowarzyszenie, i firmę do zarządzania najmem, już jako rentier. Ja jeszcze w tym momencie się nie postrzegam jako rentierka, bo jednak jeszcze coś robię, żeby się utrzymać. Ale fajnie jest patrzeć na taką wolność finansową, którą ja przez jakiś czas miałam, ale no nie byłam tak mądra, żeby to utrzymać i żeby o to zadbać i reinwestować część pieniędzy i tą wolność uzyskać. Nie wiem, co jeszcze mnie w życiu czeka. Zakładam, że będę żyła długo, że będę żyła intensywnie. I też z moich doświadczeń zyskają dla siebie i podpowiedzi, i inspiracje do pracy nad sobą i do ulepszania świata nawet w tej swojej najbliższej okolicy. I niech to będzie takim krótkim podsumowaniem całej audycji, nie? Tak, czyli róbmy lepszymi siebie i lepszy świat. Niedawno też przeczytałam taki cytat, że pozwól sobie być sobą i innym być innymi i cały czas się tej tolerancji uczę, w sensie takim, że chcę akceptować inność innych, ale też oczekuję akceptacji mojej inności od innych. Dokładnie. To co, Batko, wielkie dzięki za rozmowę, godzina wybiła. Życzymy powodzonka i jak już będziesz na tej wsi z powrotem, odezwij się do nas, to... Na pewno biuro z namiotami będzie zaproszone, a może jakąś wspólną budowę, albo chociaż jakiś czas na budowie będę mogła was gościć. No to trzymaj się. Dziękuję za zaproszenie, Kamilu, dziękuję słuchaczom za uwagę. I do zobaczenia. I co, proszę o informacje zwrotne, życzliwość i podpowiedzi, jak lepiej żyć. Dokładnie. Trzymajcie się, Batko. Pa, ja wypuszczam. Dziękuję, dobranoc.